jesteśmy na Wotorę w Katowicach. Stara walcownia wygląda naprawdę obłędnie. Zobaczcie, jak jakiś West, czy jakiś podziemny krąg, Fight Club, coś takiego. Walczy tutaj mój kolega Kamil Janik, więc głównie to mnie tutaj ściągnęło. Poza tym, że dostałem zaproszenie od organizatora. No i co, zobaczymy, co się tu będzie działo. Pooglądajmy walki. Będzie ciekawie. Ogólnie słuchajcie, to są same kibice, jacyś ulicznicy, ludzie, którzy się napi***ają. Pierwsze wchodzę ja i od razu mnie zacząłem: Arek, słuchaj, tylko nie rób tu żadnych dymów. No, chodziło o to, że jest Murański też. A czy ja kiedyś robiłem jakieś dymy gdzieś? Wszystko chyba. Jak widzicie, co się tu dzieje? No tutaj w kuluarach wszyscy dalają sushi, piją drinki, no bo są za darmo. Znaczy za darmo są, jak masz VIPa albo VIPa Platinum. O, jest tu! Zagraj tutaj. Dzień dobry. Młody Adem, Sztuk Wiedźmiński. On dzisiaj jest tutaj z kimś innym, moi drodzy. Jest dzisiaj operatorem Tomka Sarary. Jak ci mija dzisiaj dzień, mój drogi? Jak praca? W porządeczku. Trochę ciemno. I te warunki raz jasne, raz ciemno. Patrzę tu, patrzę w to miejsce, gdzie zawsze był najciekawszy, najlepszy polskiej dziennikarki, i nie widzę podobieństwa w ogóle. Mogła chociaż jakąś ładną modelkę do siebie wziąć, taką dopierdzieloną, a nie jakieś kurwa, kurde, co dopiero zaczął ćwiczyć na siłowni. No właśnie widzę, że skompowany jest specjalny zestaw dyskotekowy, biceps i klata. Thank you.
No i co myślisz, Maciu, o tym wszystkim? Ja myślałem, że to będzie taka bardzo... No, to jest taka kameralna gala. Ale jakby nie było, ring robił ogólnie wrażenie. Cały ogon. I wygląda tak bardzo, no tak... To jest takie legalne walki gdzieś w jakiejś starej, opuszczonej fabryce. No, tak to wygląda. Dobra, jest z nami Mateusz. Mateusz, ma za 2 tygodnie walkę. Jak przygotowujesz? Dobrze, już się nie mogę doczekać. Widziałem, że przygotowujesz się z Igorem, z moim kolegą z maty. I jak tam? No, dobry trener, Diego? Tak, bardzo dobry trener. Dajemy radę. No i myślę, że pan zostaje w Krakowie i nie ma innego wyjścia. A powiedz mi, miałeś wczoraj ten program, jak to się, rundki to się nazywa, tak? Tak. No i jak tam po tym programie? Emocje? Nie, dobrze się czuję. Wszystko poszło tak, jak należy, więc... To nie jest ogólnie twoja pierwsza walka, nie? Nie. A pamiętasz te emocje, które ci towarzyszyły przed pierwszą walką? Tak, pamiętam. Myślisz, że teraz będzie to samo? Teraz będą większe po walkę w Krakowie. No tak, u siebie na mieście. Dobra, stary, ja ci nie tortą głowy, bo wiem, że jesteś tutaj służbowa rozrywka. Dzięki za krótki wywiad. Słuchajcie, tutaj jest takie coś, że nawet jeżeli przegrasz walkę, ale jesteś dyspozycyjny jeszcze, czyli nie masz jakiejś kontuzji, to lądujesz do takiego pudełeczka i możesz zostać jeszcze wylosowany, bo na przykład ktoś, kto wygrał walkę, może mieć taką kontuzję, że nie da rady walczyć i wtedy możesz jeszcze spróbować raz. Wszystkim, słuchajcie.